Tablica z ponad 250 nazwiskami osób wywiezionych w głąb Rosji stanęła na placu przed kościołem pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Jedwabnym. To właśnie stąd 13 kwietnia 1940 roku Rosjanie rozpoczęli wywózkę na Sybir mieszkańców Jedwabnego i okolic. W czasie II wojny światowej oraz bezpośrednio po jej zakończeniu wywieziono około 500 mieszkańców gminy. Jest to dług, który spłacamy dla naszych rodzin, które zostały deportowane, wywiezione na Syberię. Do tej pory oczywiście były trudności z ustaleniem tych nazwisk, więc żeśmy odwiedzili praktycznie każdą wioskę, każdy dom, zebraliśmy dokumenty, potwierdziliśmy to wszystko w IPN-ie. Troszeczkę to trwało, ale finał był taki, że potwierdziliśmy ponad 250 nazwisk rodzin, które zostały wywiezione. Tak naprawdę wiele osób jest już nie, po prostu nie można zidentyfikować, ponieważ były takie przypadki, gdzie całe rodziny, zwłaszcza zabudowy kolonijne, były wywożone i nigdy nie powróciły. Nie ma żadnych dokumentów, nie ma żadnych informacji. Czas zatarł pamięć i tych osób się nie da ustalić. Natomiast jeżeli chodzi o sam okres terroru sowieckiego w latach 39-45, bo później po 45 roku też ten terror sowiecki był, wcale nie różnił się od tego pierwszego. Ten terror dotknął około 550 mieszkańców naszej gminy. Są to nie tylko osoby deportowane, ale również aresztowane, osadzane w więzieniach, torturowane, katowane, zamordowane, czy też nawet w bestialski sposób zamordowane na własnych domach, podwórkach. Pomnik jest, można powiedzieć, takim bardzo ważnym elementem takiej, można powiedzieć, tożsamości danego narodu, tak? Ale gdy obok tego pomnika widzimy spisy personalne, tablice z nazwiskami, imionami, to jest poparcie, dowód tego, jak wielka skala tej tragedii miała miejsce, tak? Czyli ta tablica, można powiedzieć, jest takim, można powiedzieć, dowodem tej wielkiej tragedii, która dotknęła tutaj nasza społeczność. Też trzeba zauważyć jeden fakt, że deportacje nie miały miejsca tylko podczas II wojny światowej, ale miały również miejsce podczas zaborów carskich, tak? Czyli czy Rosja biała, czy czerwona, to nie ma znaczenia, to jest jedna wielka zaraza. My to tak określamy ze względu na to, co zgotowało naszym rodzinom. Sytuacja, to co dzieje się na wschodzie, to po prostu te obrazy, opowieści naszych dziadków, ojców po prostu powracają. Sowieci się nie zmienili. To, co wyprawiali nawet w 45 roku, przychodząc tutaj 21 stycznia 45 roku, w cudzysłowie mówiąc, wyzwalając. To nie było wyzwolenie żadnych tych terenów. To była kolejna okupacja przyjęta po Niemcach. Wielu zesłania nie przeżyło. Ci, którym to się udało, jak chociażby Helenie Karwowskiej, którą wywieziono na Syberię jako 6-miesięczne niemowlę, już zawsze pamiętać będą tamten głód i cierpienie. To jest cud, że ja tu jestem. Wywieziona byłam z majątku 30-hektarowego. I majątek był ten miodem i mlekiem płynący. Było 20 krów przed wojną, 80 przypiów pszczół. Wszystkiego kur, wszystkiego żywności było. Najpierw wzięli 2 tygodnie wcześniej tatusia, bo tatuś był przeszkolony po wojsku. 7-miesięczny, myślę, że na wojnę. Każdy myślał, nie powiedziane było. A za 2 tygodnie nas wzięli, dziadków. Babcia była niepełnosprawna, wrzucili. Jak worek kartofli noszamy. A dziadek 70-letni, karpu dostał po plecach, bo nie ociągał się, nie chciał iść. I sam poszedł, a ja płaczące dziecko, mamusia mało czego wzięła, żywności, i tylko mnie wzięła, i my, bo byli bardzo groźni NKWD-ści, pognali na samochód. No i proszę panią, nikt nie myślał, że ja przeżyję. Dostałam brązowego chleba, skórkę i ssałam, bo mamusia pokarm miała, ale zapłakała się z żalu. W zimny był samochód, ciężarowi załadowali i nie zjadła, pokarmu nie miała. Dostałam brązowego chleba, skórkę. Każdy zagląda, to dziecko to nie przeżyje. No a jednak wolo bosko i rosło bosko przeżyłam. Mamusia była gnana do pracy, ja byłam zaprowadzona do takiej, się nazywało, do jasłów. Taka jakby przedszkole, jakby ochronka. No to cóż, pierwsza lekcja była, te niańki sobie wszy wybierali i jedli. A my Polacy to się zdragali, a dzieci ruskie też to zrobili. To nasza krew. Tam je nam jeść nie dawali, tylko ze zboża takiej czarnej kawy się napić. Godzina południe wypuszczali na pastwę losu. Chodziłam jak bezpański pies
i śnieg jadłam całą buzią. Ten śnieg mnie lepiej smakował jak gdzieś chleb. Dlatego mówię, że przeżyłam wolę boską i rosę boską. Bo nie zawsze nie miałam dosyta chleba. Mamusia jak miała kawałek, to rozdzieliła na pół, to na dziś, a to na jutro. Ja płakała chleba. Przychodziła z rana wieczorem i brała mnie na kolana. Byłam upłakana, uślimaczona. Grzała nogi moje w kolanach, łzami mnie obmywała, bo tam przecież studni nie było. I wołała do Boga: Boże Wszechmogący, uchowaj mnie to dziecko, bo to mnie zostało. Ona wiedziała, że wróci na nic. No i takie było życie. Ale myśli pan, że długo nasiedzieli, rok niecały i dyj na pierot. Mamusia mówi: to gdzie ja z tym rybionkiem pójdę? A co to twoja obłaś tu przywieziona, bo jesteś na zdechnięcie, nie na przeżycie. I ja tylko z mamą wróciłam. Dziadek z babcią wrócili, tam zostali, a tatuś zginął w nieznanych okolicznościach przy łagrach. Dlatego, jak podkreśla Helena Karwowska, takie ślady pamięci są niezwykle istotne. To jest dla mnie bardzo ważne, bo to wie pani, cierpienie, przyszłe pokolenia o tym cierpieniu naszym będą wiedzieć. Tablica powstała dzięki współpracy gminy i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jedwabieńskiej przy współudziale finansowym samorządu województwa podlaskiego. Ziemia doświadczona, można powiedzieć, czym najgorszym i od Sowietów, i od Niemców. I dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, gdzie wywożeni byli ludzie na wschód, na nieludzką ziemię. Składamy dzisiaj im cześć, honor, oddajemy szacunek, ale pamiętamy o ludziach, którzy tam na tej ziemi zginęli, nie wrócili, stracili zdrowie. I jesteśmy tu co roku, żeby pamiętać o tym wydarzeniu. Zachęcamy młodzież i władze województwa są zawsze z mieszkańcami Jedwabnego. Myśmy fundowali tutaj tą płytę. Jako województwo chcemy, żeby te symbole były bardzo ważne, bo wychowanie młodzieży jest również nam na sercu leży, bo musimy o tym pamiętać, żeby pamiętać, że trzeba być zawsze patriotą, trzeba szanować i kochać Polskę, bo to jest nasz obowiązek. Pod tablicą kwiaty złożyli mieszkańcy, parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele instytucji państwowych i lokalnych. To jest bardzo ważny dzień, szczególnie dla mieszkańców gminy Jedwabne, że po tylu latach władze samorządowe, stowarzyszenie postanowiło fundować tablicę tym, którzy zostali zesłani na nieludzką ziemię. To widać, że mieszkańcy, gmina pamiętają o tych mieszkańcach, którzy zostali zesłani, którzy zostali wywiezieni. Duża grupa na pewno z tych osób nie wróciła z powrotem do kraju i żyli w bardzo trudnych warunkach. I to jest bardzo właśnie takie, no bym powiedział, nieciekawe, że ludzie, którzy oddali życie za, można powiedzieć, naszą wolność, bo rok 1939 był tragiczny w dziejach naszej historii, to były masowe zsyłki na Sybir, dotknęło to również głównie część północnej, wschodniej Polski, a szczególnie z naszych terenów te wywózki były masowe, wywieziono bardzo dużo ludzi i dobrze, że my pamiętamy o tych ludziach, bo nie w każdej gminie się zdarza, żeby w taki sposób właśnie uroczysty obchodzono Dzień Sybiraka. To jest oddanie pamięci tym, którzy walczyli o to, żeby nasza Polska była wolna. Oni może nie walczyli w sposób bezpośredni, bo oni być może byli w Polsce w tym czasie potrzebni, ale to przede wszystkim nasza elita została wywieziona właśnie na Sybir po to, żeby osłabić morale Polaków, żeby Polacy czuli się, że są zagrożeni, żeby nie było tych, którzy mogli decydować o losach kraju. Wydawało się, że to będzie jakby ostateczne, że tak się uda pokierować to wojnę i tym, że Polska zostanie zrusyfikowana. Natomiast niestety dzięki działaniom naszego rządu na uchodźstwie udało się odzyskać niby wolno Polskę w 1945 roku,
ale pamięć o sybirakach właściwie była zapomniana aż dopiero do lat 90., gdzie dzisiaj, żyjąc w wolnym kraju, możemy sobie swobodnie mówić o tym, co się wydarzyło w latach 39-45. Jak pisał Cyprian Kamil Norwid, aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło. Dlatego tak ważna jest pamięć o dniach pełnych grozy, głodu i zimna, by już nigdy nie powróciły.